Siemanko, z tej strony Kamyk i witam was w Pack Openingu. Znowu Pack Opening kolejny. Jeżeli chcecie kupić jakiekolwiek paczki, to zapraszam was w Booku. Macie aukcję Bookiego na dole. Adnotacje też gdzieś macie. No i otwieramy paczki za stoka. Tak więc sprawdźmy, co będziemy trafiać. Może jakąś paczkę właśnie taką. Widziałem, że teraz Happy Hour jest, więc może coś otworzymy. I w pierwszej paczce mamy nic. Rufier, możemy go wysłać do klubu. Morale też się przydadzą, jakieś fajne stroje, te są dosyć spoko. I przechodzimy dalej. Też lubicie te pack openingi, widzę, także też możemy je robić. I nie wiem kto to był nawet. Ten środkowy obrońca. Joe, nie. Dobra, nic ciekawego. Lecimy dalej. No może teraz otworzę z jedną, dwie paczki te takie z Happy Hour, one są srebrne, bo teraz jest srebrny Team of the Week. Sprawdźmy co w niej, może coś ciekawego. Bokali, chyba nic ciekawego, zaraz sprawdzimy. Bramkarz, o prawy obrońca 64 overall, kopa. Nic szczególnego, ale możemy go wysłać do klubu. Muszę teraz sprawdzać, bo ja na srebrnych tak mało się znam ostatnio. Bogali, możemy cię zostawić. No i nic więcej. I dobra, jeszcze jedną paczkę, albo dwie takie otworzymy. A co tam stać nas? Może jakiś Team of the Week, chociaż ten Team of the Week jest strasznie słaby. Marty, sprawdźmy. Nic szczególnego. Kumbela. No okej, zostawimy cię. Sprawdźmy, żebym niczego nie przegapił, bo zaraz posypie się hejt. O, Kamyk, tam był ten. I go nie wziąłeś. Amos, nie, pewnie nie jest tani, także hej, dobra. Jeszcze jedną paczkę taką. Albo nawet do 50 tysięcy takie paczki pootwieramy. Traszu, taka długa nazwa, że nie potrafię wymówić. Sprawdźmy, tam ktoś był. Vadillo, 4 gwiazdki sztuczek, 86 tempa, 81 dribbling. Okej, okay. Możemy cię zostawić. Czy coś jeszcze? Nie. Rafael, bramkarz. Nie, nic ciekawego. Jeszcze raz sprawdzę dla pewności. O, 5 gwiazdek słabszej nogi. Też zostawię. No i lecimy jeszcze jedną paczkę srebrną. Zobaczmy. Happy Hour trwa w najlepsze. I Jan Czefefe. Kto to jest? Nikt ciekawy. Kurde, słabo. Myślałem na jakimś informie. Dawno nie miałem, naprawdę dawno. Nie mamy nikogo dobrego. Ten lewy pomocnik, 4 gwiazdki sztuczek, 4 gwiazdki słabszej nogi. Na pewno cię zostawiam. No i lecimy jeszcze jedną taką paczkę, a później wracamy do złotych. Ostatnia taka paczka. Sprawdźmy, czy ktoś dobry. Chyba nie. Szkoda, a szkoda. Wielka szkoda. Czy ty jesteś dobry? Ty jesteś średni. Gulieres Santos. Na pewno tych Brazylijczyków zostawię, bo Brazylijczycy są dosyć w cenie. Dobra. I teraz sprawdźmy tych non-rare. Czy mamy jakiś... O, tego mogę zostawić jako najwolniejszy skład. Wojtkowiak. Nie. Dobra, nic ciekawego więcej. Albo dobra, jeszcze jedną paczkę srebrną. Podobają mi się te paczki srebrne. Więc jeszcze jedną sobie taką otworzę. A co tam? Może teraz Team of the Week. Castillo. Nie znam go z nazwy. Tak więc pewnie nic szczególnego. Dlaczego dostaję brązowych świecących? Nie fajnie. Castillo. Jedna gwiazdka słabszej nogi, jeden gwiazdka sztuczki, bramkarz. Spoko. Ibrahim. Vincento. Możemy cię zostawić, bo masz duże tempo. No i nic więcej, żebym tutaj jeszcze raz sprawdzam. Nie, nic więcej. Dobra, to otwieramy paczki chyba do końca te srebrne, bo jakby złotych nie ma. Znaczy Torres jest tam, wiem, i ktoś jeszcze jest Man of the Match, ale wątpię, że takie będą miały szczęście. Więc otwieramy te paczki. O, prawy obrońca z Norwegii, 91 tempa, brązowy. Na pewno jakąś tam cenę swoją ma. Dalej, Risotto. Możemy cię zostawić i nikogo więcej dobrego tutaj nie widzę. Jeszcze sprawdzę tego bramkarza, może coś ma szczególnego, nie? Dobra, koniec. Jeszcze chyba trzy paczki mi takie zostały.
Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, trzy paczki jeszcze. Sprawdźmy. Może teraz. Junko. Nie, chyba nie. Zaraz sprawdzimy. O, mamy jakieś prawe. No, teraz już lepiej trochę te paczki wyglądają. Sprawdźmy. Hernandez. Cztery gwiazdki sztuczek, cztery gwiazdki słabszej nogi. Na pewno cię zostawiam. Ruse. Na pewno zostawiam. 82 tempa, 73 dribbling, 70 obrony, 71 podanie jak na srebrną kartę. Bardzo dobre. No i Junko. Też w miarę spoko wygląda, więc go zostawiam. I reszta na pewno nic dobrego. Sprawdzę jeszcze raz. Nie. No i okej. Okay. Damy jeszcze dwie paczki srebrne za 8,5 tysiąca. Sprawdźmy tą paczkę. I lawrywyry. Nic szczególnego. Z tego co widzę. Lewy obrońca 85 tempa. Zaraz tam do niego przejdziemy. Sprawdźmy go. No, nic szczególnego, ale zostawiam. 52 overall karta. No, serio. Dobra, nic więcej. I ostatnia paczka z Happy Hour. Sprawdźmy, co tutaj mamy. Miejmy nadzieję, może jakiś inform. Może jakiś inform. Goodson. Chyba nie. Na pewno nie. Sprawdźmy, co my tu mamy. Nic szczególnego. Goodson. No, możemy cię zostawić, ale to była chyba najsłabsza. Nie ma takiego słowa, ale już jest, bo ja je wymyśliłem. Najsłabsza paczka. Good Willy. Nie ma nic szczególnego. Może ten obrońca 70 tempa? 61 overall? No i to by było na tyle. Jeszcze mamy dwie złote paczki. Chyba nas na tyle stać. Tak jest. Złota paczka. Fajnie było, jakbyśmy trafili Man of the Match Torresa. Nie obraził mi się. Bisewicz. O kurde, to będzie słaba paczka. Okej. Okay. Naprawdę słaba paczka. Mamy zespół trening. Jakieś stroje. Nic niepotrzebne. No i ostatnia paczka. Zobaczmy, czy może Hart nam przyniesie kogoś dobrego. Dalej Man of the Match. Nie, Elmy. To jest naprawdę słaba paczka. Nic szczególnego. Może chociaż ta formacja będzie 4-2-1-2. Nie, 4-3-3. Też w cenie. Dobra, to było na tyle. Takich pack opening. Tak więc dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Na razie.